Dzień dobry Państwu, szanowni księża, szanowny Panie Przewodniczący Rady Miasta, szanowni Panie i Panowie Radni, kierownicy jednostek podległych samorządowi miasta Tarnobrzega, szanowne media, szanowni Państwo, Panie i Panowie. Po pierwsze chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że Państwo przyjęliście zaproszenie, moje zaproszenie na to nasze dzisiejsze spotkanie. Muszę powiedzieć, że jest to niezwykle miły zwyczaj, który ukształtował się tutaj w Tarnobrzegu, że w przeddniach tych najważniejszych wydarzeń poprzedzających Dzień Wielkiej Nocy spotykamy się już tutaj tradycyjnie na wspólnym posiłku. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za zawsze niezawodną obecność tutaj z nami, za modlitwę, za nas, za nasze miasto, naszym kapłanom i również tutaj deklarujemy modlitwę, szczególnie Wielki Czwartek, dzień szczególnie ważny dla każdego kapłana, kiedy każdy kapłan odnawia swoje przyrzeczenia kapłańskie. Bardzo serdecznie chciałbym przygotować, patrząc na te wspaniałe stoły, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim jednostkom miejskim, które zaangażowały się w przygotowania tego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie z panią dyrektor Elbietą Miernik-Dukurką. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować Tarnobrzeskiemu Domowi Kultury, również naszym gospodarzom dzisiejszego miejsca, panu dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Również chciałbym bardzo serdecznie podziękować młodzieży, bez której tutaj to nasze spotkanie nie byłoby tak wspaniale obsługiwane. Jest to niezwykła pomoc i bardzo serdecznie za to dziękuję. Szanowni Państwo, znajdujemy się w czasie szczególnym, jeszcze Wielkim Poście, kiedy oczekujemy na wydarzenia Wielkiej Nocy. Chciałbym Państwu życzyć przede wszystkim, że ten czas, który jeszcze pozostał w naszych oczekiwaniach, nie był dla nas wszystkich czasem stracony. Myślę, że jest to czas, kiedy wszyscy powinniśmy poddać się refleksji, zastanowić się nad tym, co nie do końca nam wychodzi i starać się pewne rzeczy skorygować. Natomiast w związku z wielkimi wydarzeniami, które przed nami, chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Państwu, Waszym rodzinom, Waszym najbliskim, wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Pragnę życzyć zdrowych, wesołych, spokojnych, radosnych świąt, żeby nowo zmartwychwstał Jezus Chrystus wszystkim Państwu błogosławił, obdarzył Was wszelkimi łaskami Bożymi i prowadził w codziennych dniach, w codziennych trudach, w codziennych problemach. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, zgromadzeni dzisiaj na tym wielkanocnym spotkaniu wraz z budzącą się przyrodą, my również wchodzimy w przeżywanie tych wielkich tajemnic naszego zbawienia. Te tajemnice w nas wszystkich budzą wielki podziw, wielką radość, bowiem doświadczamy na nowo tej wielkiej miłości Boga, która objawiła się w ofierze Jezusa Chrystusa za nas złożonej na krzyżu. Także te święta rodzą w nas wiele nadziei, bowiem przynoszą także przekonanie o tej wielkiej mocy Boga, mocy, która zwyciężyła zło, zwyciężyła grzech, śmierć, a objawiła się w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W imieniu duszpasterzy tutaj zgromadzonych pragnę Wam wszystkim życzyć, by te święta wielkanocne, kolejne w naszym życiu, były na nowo odkryciem tej miłości Boga, doświadczeniem tej miłości i tej mocy, która pozwoli nam w codzienności pokonywać wszelkie przeciwności życiowe, trudności. Niech Chrystus zmartwychwstały, który przynosi całemu światu radość, pokój, obdarzy wasze serca tymi darami i niech ta radość trwa w waszych sercach każdego dnia, w chwilach radosnych, ale także szczególnie tych trudnych. Szczęść Boże wszystkim i radosnych świąt. A teraz dokonam poświęcenia tych pokarmów, które tradycyjnie przygotowane zostały na stół wielkanocny i niech te pokarmy będą także tym znakiem naszej wzajemnej życzliwości, miłości i wzajemnego pojednania. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów z Emaus i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek.
Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać swoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli radować się udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chleb żywy, który stąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje ciało. Baranku Boże, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechu. Pobłogosław te pokarmy mięsne i wszelkie inne pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.